Dzisiaj to już jest piąta niedziela, czyli początek piątego tygodnia paschalnego, wielkanocnego, kiedy cały czas jesteśmy pełni zachwytu wynikającego z tajemnicy pustego grobu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy pełni zdumienia, jak Najświętsza Maryja pełna łaski z powodu orędzia, które między innymi do nas jest przecież adresowane, wypowiadane przez anioła, który zwraca się do nas z retorycznym pytaniem: czego szukacie żyjącego, czemu szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. To między innymi taka sugestia jest do tego, abyśmy nie szukali Jezusa Chrystusa na cmentarzu. Chociaż wiemy dobrze, że Jego grób tam się znajduje. Nie ma Go tam, bo zmartwychwstał. I trzeba koniecznie znów usłyszeć wysłanników niebiańskich, którzy mówią wyraźnie, wskazują na miejsce, gdzie trzeba się udać, żeby doświadczyć spotkania ze zmartwychwstałym. Idźcie do Jerozolimy. Jerozolima to obraz współczesnego Kościoła, czyli innymi słowy, idźcie do Kościoła. Tam go zobaczycie. I tą namiastką pierwszego kościoła to była sala na górze usłana, tak zwany wieczernik. Poczynając od niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, tak przez niedzielę przewodnią, czyli święto Miłosierdzia Bożego, i tak każdą następną niedzielę, to Pan Jezus rozdziera przed nami swoje wnętrze i mówi nam, z kim mamy do czynienia, z kim mamy do czynienia. W ubiegłą niedzielę sam siebie nazwał dobrym pasterzem. Dzisiaj również genialna myśl, a nawet więcej aniżeli myśl, oczywistość, prawda. Ja jestem winnym krzewem. Ja jestem winnym krzewem. Wy natomiast jesteście latoroślami. Obraz winnicy, ogrodu jest jednym z najbardziej umiłowanych porównań, którymi posługuje się Jezus z Nazaretu. Dlaczego? Dlatego, że tam bardzo mocno jest zaznaczona no właśnie rodzaj zależności, która występuje między nami a Nim, takiej zależności koniecznej. Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami, mówi Pan Jezus. Nie może przynieść latorośl owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie. Wytrwajcie we mnie. Wytrwajcie we mnie. A wówczas owoc obfity przyniesiecie. Bardzo ważne słowa. Ja bardzo lubię wracać do Pisma Świętego, właśnie do 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, do 15 rozdziału, gdzie Pan Jezus no właśnie maluje nam ten obraz zależności, który występuje między nami a Nim. Ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. Los latorośli zależy od jedności, o komunii z winnym krzewem, więcej aniżeli od zażyłości, dlatego że latorośl żyje dzięki winnemu krzewowi. Tak również, no właśnie przez analogię, my żyjemy tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Żyjemy dzięki Jezusowi Chrystusowi, który cały jest obecny w swoim Kościele. Warto również przypomnieć sobie taką oczywistość, która, mój Boże, w nas przecież jest obecna, bo już niejednokrotnie objawienie było nam no, dane i odnawiane w nas.
to nauka świętego Pawła o Kościele, kiedy mówiąc o Kościele porównuje go do ciała, do organizmu, że Kościół jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. On jest głową, a my poszczególnymi członkami Jego ciała. W dniu dzisiejszym przydźwigałem fragment naszego dziennika z ubiegłego tygodnia i pozwólcie, że ja sobie pozwolę, znaczy przeczytam dzisiaj fragmenty listu, który kardynał Sarach wysłał, Robert Sarach wysłał do biskupów w Kamerunie, chociaż sam jest, pochodzi z Gwinei, to za papieża Benedykta XVI był prefekt kongregacji dyscypliny wiary, kongregacji liturgii sakramentalnej kongregacji, a więc również no, od niego, do niego należała piecza nad formą sprawowania kultu Bożego, nad jakością sprawowania kultu oddawanego Bogu i kilka myśli, które on no, początkowo skierował, głównie skierował do biskupów w Kamerunie, aczkolwiek zawartość myśli, która tam jest, ona będzie również i przydatna nam, dlatego że dotyka kardynał Sarach kondycji Kościoła, czyli no właśnie tego przedziwnego, mistycznego, duchowego związku latorośli z winnym krzewem, który, tak jak powiedziałem, nie ja powiedziałem, Pan Jezus powiedział, jest warunkiem koniecznym, żeby nasze życie nie było jałowym, czyli bezowocnym. Wielu zachodnich dostojników kościelnych, mówi kardynał Sarach, jest jednak sparaliżowanych na myśl o przeciwstawieniu się światu. Myślą o byciu kochanymi przez świat. Stracili wolę bycia znakiem sprzeciwu. Być może nadmierne bogactwo materialne prowadzi do kompromisów ze sprawami tego świata. Ubóstwo jest gwarancją wolności dla Boga. Sądzę, że Kościół naszych czasów przeżywa pokusę ateizmu. Nie ateizmu intelektualnego, lecz doświadcza pewnego subtelnego i niebezpiecznego stanu ducha. Ateizmu płynnego i praktycznego. Bardzo zaczepne stwierdzenie. Jest to niebezpieczna choroba, choć pierwsze jej objawy wydają się łagodne. Pewien współcześnie żyjący Cysters opisuje to następująco. Płynny ateizm, nigdy nie wyznawany jako taki, bezszelestnie miesza się z innymi filozofiami, z naszymi osobistymi problemami, z naszą religią. Może przepoić nasz chrześcijański osąd bez żadnego udziału naszej świadomości. Do każdego z nas może przeniknąć płynny ateizm we wszystkie zakamarki, które nie są zajęte przez wiarę teologalną i łaskę. Uważamy się za nietkniętych, a jednak głupio przyklaskujemy wszelkiego rodzaju hipotezom, postulatom, hasłom, uświadamianiu, które podkopują nasze sumienia. Roznosimy idee, nie rozróżniając ich pierwotnych etykietek. Najgorsze jest to, że materialistyczne idee mogą pozostawać w naszym umyśle bez gwałtownego zderzenia się z ideałami chrześcijańskimi, które również powinny tam się znajdować. To sugeruje, że nasze chrześcijańskie przekonania nie mają w pełni stałej konsystencji. Oto początek klęski. Płynny materializm sąsiaduje w naszym umyśle z naszym chrześcijaństwem, które prawdopodobnie też jest płynne. Musimy to sobie uświadomić, że ten płynny ateizm krąży w żyłach współczesnej kultury. Nigdy nie wyjawia swego imienia, lecz wsącza się wszędzie, nawet w kościelne przemówienia. Pierwszym jego skutkiem jest pewnego rodzaju letarg wiary. Znieczula naszą zdolność do reagowania, do rozpoznania błędu, niebezpieczeństwa. Rozprzestrzenił się po całym Kościele. Papież Franciszek w homilii z dnia 29 listopada 2018 roku wypowiedział na ten temat wstrząsające słowa.
powiedział o zniszczeniu, które zaczyna się od wewnątrz, od spoganienia życia chrześcijańskiego. Czy żyjemy po chrześcijańsku? Wydaje się, że tak. Lecz naprawdę nasze życie jest pogańskie. Chrześcijanin ulega powabom Babilonu i Jerozolima żyje jak Babilon. Chce dokonać syntezy, której dokonać się nie da. I oba miasta zostają potępione. Stąd pytanie, jesteś chrześcijaninem? Jesteś chrześcijanką? A więc wezwał, żyj po chrześcijańsku, bo nie można mieszać wody z oliwą. Tymczasem dzisiaj jesteśmy świadkami końca cywilizacji wewnętrznie sprzecznej, która mówi, że jest chrześcijańska, lecz żyje po pogańsku. I to, dodał Franciszek, uczy nas znosić próby w świecie, nie ulegając światowości lub pogaństwu, które prowadzą nas do zguby, ale z nadzieją w oderwaniu od tej pokusy światowej i pogańskiej i ze spojrzeniem zwróconym na horyzont, z nadzieją pokładaną w Chrystusie Panu. Co możemy zrobić? Może, być może usłyszycie, że świat już taki jest. Nie da się od tego uciec. Być może usłyszycie, że Kościół musi się dostosować albo umrze. Być może usłyszycie, że skoro zachowane jest to, co istotne, to w szczegółach trzeba być elastycznym. Być może usłyszycie, że prawda jest teoretyczna, ale konkretne przypadki jej się wymykają. Te wszystkie maksymy potwierdzają ciężką chorobę, która trawi nas wszystkich. Zachęcam was raczej do innego myślenia. Nie możemy ulegać kłamstwom. Istotą płynnego ateizmu jest obietnica pojednania między prawdą a fałszem. To największa pokusa naszych czasów. Wszyscy jesteśmy winni ustępstw i współudziału w tym wielkim kłamstwie, jakim jest płynny ateizm. Udajemy wierzących chrześcijan i ludzi wiary, sprawujemy obrzędy religijne, ale w rzeczywistości żyjemy jak poganie i niewierzący. Nie oszukujmy się, nie walczymy z tym wrogiem, on zawsze nas pochłania. Płynny ateizm jest oślizgły i lepki. Jeśli go zaatakujecie, wchłonie was w swoje subtelne kompromisy. Jest jak pajęcza sieć. Im bardziej się w niej szamoczesz, tym mocniej cię oplata. Płynny ateizm jest ostatnią pułapką kusiciela, szatana. Zwabia cię na swój własny teren. Jeśli za nim pójdziesz, doprowadzi cię do posługiwania się jego bronią, kłamstwami, udawaniem i kompromisem. Wzbudza zamęt, podziały, niechęć, rozgoryczenie i stronniczość. Spójrzcie, w jakim stanie jest Kościół. Wszędzie panują tylko niesnaski i podejrzenia. Płynny ateizm żyje i karmi się wszystkimi naszymi małymi słabościami, wszystkimi naszymi kapitulacjami i kompromisami ze swoim kłamstwem. To właśnie tutaj tkwi zaniedbywany przez nas, ale prosty i jakże dostępny klucz do naszego uwolnienia. Odmowa osobistego udziału w kłamstwie. Nieważne, jeśli kłamstwo pokrywa wszystko, jeśli staje się panem wszystkiego, ale bądźmy nieustępliwi, przynajmniej w tej jednej kwestii. Niech się ono takim nie staje przeze mnie. Każdy z nas może dzisiaj podjąć decyzję. Kłamstwo ateizmu już więcej przeze mnie nie przejdzie. Już nie chcę odrzucać światła wiary. Już nie chcę z powodu wygody, lenistwa i konformizmu zgadzać się na to, by mieszkały we mnie obok siebie światło i ciemności. Jest to bardzo prosta decyzja wewnętrzna i zarazem konkretna. Ta decyzja zmieni nasze życie. Nie chodzi o to, by wyruszać na wojnę.
Nie chodzi o to, by napiętnować nieprzyjaciół. Niekiedy nie można zmienić świata, można zmienić samego siebie. Gdyby każdy z pokorą podjął taką decyzję, wtedy system kłamstwa rozpadłby się sam, gdyż jedyną jego siłą jest miejsce, jakie mu robimy w naszym wnętrzu. Płynny ateizm jest mocny tylko swoimi kompromisami z jego kłamstwem. Czy to budzi w nas lęk? Pamiętajmy, że wierzący czerpie posiadaną przez siebie pewność nie z tego, co wie i widzi, ale z Boga, któremu się zawierza. Ufam Bogu przez wzgląd na jasność, jaką On posiada, a nie przez wzgląd na jasność, jaką ja posiadam. Mogę być ślepy co do spraw związanych ze zbawieniem. Moja wiara nie troszczy się o nie, opiera się na absolutnej wiedzy Boga. Dlatego człowiek wierzący doświadcza poczucia bezpieczeństwa, odpocznienia serca i intelektualnej odwagi. Ma pewność, że posiadł prawdę, gdyż wie, że podaje rękę komuś, kto jest samą prawdą. Obdarowując nas wiarą, Bóg otwiera swą dłoń, byśmy położyli na niej naszą i pozwolili mu się prowadzić. Czego moglibyśmy się bać? Najważniejsze, byśmy zdecydowanie trzymali rękę w jego dłoni. Ową głęboką więzią w samym Bogiem jest nasza wiara. Wiem, komu zawierzyłem, mówi święty Paweł. W nim pokładamy wiarę. Wobec płynnego ateizmu wiara zyskuje istotne znaczenie. Jest skarbem, którego chcemy bronić, a zarazem jest mocą, która pozwala nam się bronić. Zachowanie ducha wiary oznacza odmowę wszelkiego kompromisu, rezygnację z patrzenia na rzeczy inaczej niż przez wiarę. Oznacza trzymanie ręki w dłoni Boga. Głęboko wierzę, że jest to jedyne źródło pokoju i łagodności. Trzymanie ręki w dłoni Boga jest rękojmią prawdziwej życzliwości bez współudziału w złu, prawdziwej łagodności bez tchórzostwa, prawdziwej siły bez przemocy. I jeszcze raz pozwólmy, żeby Pan Jezus objawił nam siebie w słowach dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Nie przynosi latorość owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie. Trzymajmy zatem mocno dłoń Boga, którą On podał nam w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego.